Pamiętacie może film o konieczności cumowania, który był kręcony dokładnie w tym miejscu, na którym próbowałem przekonać kierowców, że skoro ulica i tak jest bez przejazdu, to może lepiej zaparkować na asfalcie, a nie na chodniku. No to zobaczcie, jak wygląda teraz chodnik. To jest miejsce, z którego jeszcze próbowałem kierowców przepłaszać, natomiast mniej więcej tutaj, gdzie cień rzuca moja głowa, była przegroda w poprzek ulicy i tutaj już niestety był teren budowy i tu sobie mogli stawać jak chcą. No i teraz mamy taki rów na 10 cm na chodniku, którego już nikt nie naprawi. I w sumie nie, może dobrze, bo tak wygląda fragment, który jest przekładany obecnie przez tę ekipę, która ewidentnie nie jest ekipą drukarską.